Dzień dobry, dzisiaj gościa XPL Szymon Seklecki. Dzień dobry, Szymonie. Dzień dobry Państwu. Szymonie, przede wszystkim tak, jesteś muzykiem, można by tak powiedzieć. Tak, można tak powiedzieć. Zacząłeś dawno temu, masz teraz 18 lat, więc dawno temu to tak w sumie ciężko powiedzieć, chyba trudno powiedzieć. Kiedy zacząłeś drogę muzyczną, że tak to nazwę? Muzyką jako taką interesuję się od małego, bo zaraziła mnie tym trochę moja mama, która kiedyś śpiewała, ale potem miała problemy z gardłem i no, nie mogła sobie pozwolić na to, żeby śpiewać dalej. Ale we mnie zostało trochę tej muzycznej zajawki, że tak to ujmę. W szóstej klasie podstawówki chyba, albo w pierwszej gimnazjum, nie jestem pewien teraz, zacząłem chodzić na lekcje śpiewu do pani Karoliny Kidoń. I półtora roku temu zacząłem tworzyć też własne piosenki. No właśnie, bo nie tylko piszesz teksty, ale też tworzysz muzykę, tak? Tak, do paru swoich autorskich piosenek też sam stworzyłem muzykę. Mhm. Wiem, że teraz jesteś na YouTubie jako Szafir, można cię znaleźć i twoje kawałki. One są utrzymane w takim hip-hopowo-rapowym stylu. Gdybyś mógł coś o nich opowiedzieć, co to za projekt? Ten Szafir. To jest, można powiedzieć, taki projekt, który założyłem sobie no tylko półtora roku temu. Stwierdziłem sobie, że chciałbym coś więcej robić z tą muzyką, że lekcje śpiewu, musical, na których też chodzę, mi nie wystarcza. Chciałbym się bardziej realizować, chciałbym w przyszłości się też z tego móc utrzymywać, czy wyjdzie, to się zobaczy. No i początkowo nagrywałem w duecie z moim przyjacielem Mateuszem, ale ostatnio Mateusz ma trochę mniej czasu, więc postanowiłem, że ruszę też trochę solowo. Początkowo wydawałem na swoim własnym kanale, który miał dosyć słabe zasięgi, ale gdzieś koło rok temu napisał do mnie mój znajomy Bartek z Cieszyna, też znany w internecie szerzej jako Neon. Zaproponował mi dołączenie do kanału gustującego na YouTubie, na który obecnie wrzucam swoje kawałki. I powiem szczerze, że jestem bardzo zadowolony, że tam dołączyłem, bo teraz czuję naprawdę, że to, co robię, dociera tam do większej ilości ludzi i mam nadzieję, że to się będzie dalej jeszcze tak rozwijać. Bo nie jesteś tam jako tylko i wyłącznie ty, ale jest też grupa innych ludzi. Tak w grupie postanowiliście zadziałać, tak? Nie każdy do jednej bramki, do swojej bramki, tylko tak ogólnie. Tak, to jest grupa ludzi, w większości z Cieszyna i okolic. Jedna osoba jest jedynie spoza rejonu. Wszyscy się znamy, wszyscy się bardzo dobrze dogadujemy, wszyscy razem robimy też projekty muzyczne, parę wspólnych projektów mamy w drodze. I uważam, że bardzo dobrze zrobiłem, że tam dołączyłem, bo po prostu czuję się tak bardziej spełniony dzięki temu. A nie boisz się, że twój wokal trochę ucierpi na tym, że idziesz w stronę rapu? Bo chyba rap nie wymaga aż takich możliwości wokalnych. Nie wiem, czy kogoś tutaj teraz nie zdenerwuję, ale tak mi się wydaje. Nie ma tak, że będziesz szukał czegoś, gdzie będziesz mógł jednak bardziej pokazać swoje możliwości? Czy na razie ten rap ci wystarcza? W sensie, powiem tak. Póki co jeszcze nie znalazłem dokładnie tego, co chcę robić. Może pójdę w przyszłości bardziej w kierunku popu, może zostanę bardziej rapowo, może postaram się jakoś wymiksować te gatunki. Kto wie, nigdy nie wiadomo. Nigdy nie wiadomo, właśnie. Dokładnie. A jesteś teraz w technikum? Tak. Myślisz o studiach związanych z muzyką albo, nie wiem, z dźwiękiem? Zastanawiałem się nad studiami na kierunku reżyseria dźwięku. Jeszcze nie do końca myślałem, gdzie. Reżyseria dźwięku albo akustyka w zasadzie. To mi też podsunęła pani Karolina Kidoń. Ale mam jeszcze 2 lata na podjęcie decyzji, bo maturę piszę dopiero w 2022, więc zobaczymy. A miałeś już 18? Miałem już 18. I jak było? Wypadło akurat w trakcie pandemii, więc żadnej 18 nie było. Takie bardziej posiadła z rodzicami i dziewczyną. Tak na w bezpiecznej odległości z dziewczyną. Oczywiście tak, 2 metry. Dobrze. I z rodzicami również. Nie, z rodzicami, nie, no, to zależy, prawda, jakie kto ma relacje. Ja ale mam nie... bardzo dobre relacje z rodzicami, więc nie narzekam. 2 razy wymieniłeś już nazwisko Karolina Kidoń. Jak ci się współpracuje albo współpracowało, nie wiem, czy dalej pracujecie razem? Pracujemy dalej razem i nie mogę absolutnie złego słowa powiedzieć. Pani Karolina uczy cię śpiewu.
można by tak, tak powiedzieć. Ale współpracowałeś też przy okazji musicalu z Sebastianem Chmielem, tak? A jak przebiegała ta współpraca? Możesz coś zdradzić? Powiem szczerze, że... Tak, szczerze. Bo wiesz, że tak jak między facetami są czasami jakieś konflikty, to ta współpraca z panem Sebastianem też bezkonfliktowa nie była. Mieliśmy jakieś tam drobne różnice zdań, parę razy też mniej drobne, ale koniec końców się zawsze dogadywaliśmy i na razie nie mam zamiaru tej współpracy kończyć. Tak, ja myślę, że między artystami często jest tak, że właśnie jakieś tarcia następują, ale one później mają przełożenie na jakość jakiegoś projektu artystycznego, prawda, i zwiększają tę jakość, więc to też może dobrze, że takie konflikty mniejsze się pojawiają. A bardziej idziesz, znaczy czujesz się lepszym aktorem, wokalistą czy tancerzem, bo w tych trzech dziedzinach na pewno się odnajdujesz, tylko w której najlepiej? Powiem szczerze, że na pewno nie taniec. Aktorstwo i śpiew, jak najbardziej w tym kierunku mógłbym pójść, ale taniec to nie jest moja bajka. Czyli będziesz szedł w stronę aktorstwa, śpiewu. Nie myślałeś o studiach takich związanych stricte z aktorstwem albo ze śpiewem? Dopiero jeżeli będę miał pewny zawód, pewne zabezpieczenie na przyszłość. Aha. No to jesteś, widzę, takim dość rozsądnym człowiekiem, który myśli dość trzeźwo i jest osadzony w tej naszej tutaj rzeczywistości i z rynkiem pracy. To dobrze, powiedz mi, jakie masz najbliższe plany? Co chcesz zrobić w tym roku? Na wakacje mam parę ciekawych planów, bowiem wydaję mini album, prawdopodobnie początkiem lipca. Jest jeszcze w trakcie pracy, ale już mogę zdradzić, że no, jest to jeden z ambitniejszych projektów moich do tej pory. Jak dobrze pójdzie, to możliwe, że wydam nawet jego wersję fizyczną, aczkolwiek nie wiem, nie mogę na obecną chwilę nic powiedzieć, nic obiecać. Potem jestem częścią na obecną chwilę projektu charytatywnego Dreamliner. To jest też projekt muzyczny. 16 ludzi z całej Polski postanowiło, że zrobią razem album muzyczny, rapowy, popowy, rockowy, coś wymieszanie gatunków, po prostu wszystko w jednym. A dlaczego charytatywny? Postanowiliśmy, że zrobimy coś dla ludzi, że cały dochód z albumu pójdzie na cel charytatywny wybrany przez publikę. To ciekawe. Dobrze. I to z innymi artystami będziesz tworzył? Tak, z innymi artystami z całej Polski. Mhm. Dobrze, powiedz mi, gdzie można cię teraz znaleźć? Bo oprócz tego, że Szafir i tam na YouTubie można, to zauważyłem też na przykład teledysk chyba jeszcze z wcześniejszych twoich projektów, taki na cmentarzu żydowskim. Tak. To jest, co to jest? To był jakiś twój celowy projekt, czy z czym należy wiązać? To był mój ten duet z przyjacielem, z którego się wszystko zaczęło, z którego się zaczęła ta moja przygoda z muzyką. Poza tym, no wiadomo, można mnie znaleźć na różnych profilach społecznościowych, na przykład na Instagramie, Facebooku Teatru na Dłoni, na Instagramie, na Facebooku Szkoły Śpiewu Pani Karoliny Kidoń, no i no oczywiście na moich prywatnych socjalach, na moim Facebooku, na moim Instagramie. Mhm. Dobrze, czyli odsyłamy Państwa do tych wszystkich mediów społecznościowych, Szymon Seklecki. Ja polecam na przykład singiel z pewnego filmu. Możesz mi podpowiedzieć? Chodzi mi o piosenkę z filmu z... Coś śpiewałeś z... To było z Ustronia, prawda? Z Karoliną Kidoń. Znaczy z... Panu o Szalu. Tak, zapomniałem jakoś zupełnie. Tak, więc ja polecam Państwu Szalu w wykonaniu Szymona Cypleckiego. I zapytam Cię jeszcze na zakończenie o rzeczy trudne, to znaczy jakieś problemy, które się pojawiają, bo mówiłeś o marzeniach, one są wszystkie utrzymane w takim, wiadomo, dobrym nastroju, dobrym świetle. A jak Ty sobie radzisz z trudnościami, z problemami, z kłopotami albo z gorszymi chwilami? Ja mam ogólnie tak, że podchodzę do nich w taki sposób, żeby mnie one specjalnie nie dotknęły. W sensie ja nie biorę tych rzeczy zbyt głęboko do siebie. Myślę sobie na tej zasadzie, stało się, no nic nie poradzę. I jeżeli coś
ma po prostu dalsze przełożenie na moje życie, to staram się z tym albo żyć, albo jakoś zniwelować konsekwencje tego. Ale jeżeli nie ma żadnego przełożenia na to, co będzie dalej, to się z tym specjalnie nie przejmuję. A, to ciekawy pomysł, żeby się nie przejmować za bardzo tym, w zależności, czy mamy wpływ na to, tak, czy to ma wpływ na nasze życie. Dobrze, to w takim razie tak, życzę Ci dobrego tygodnia, odsyłamy Państwa, Szymon Ceklecki był naszym gościem, no i zachęcamy do odsłuchania piosenek. Ja jeszcze zapytam, bo zapomniałem o tym wcześniej, teksty. Piszesz głównie o emocjach. Skąd czerpiesz inspirację? To jest tak, że siadasz i po prostu myślisz sobie, dzisiaj napiszę tekst o, nie wiem, relacji, o relacjach, czy o czymś innym? Co jest dla Ciebie ważne? Co pojawia się później w tekstach? Powiem tyle. Ostatnio mam straszną posuchę tekstową, jeśli o to idzie, że ciężko mi w ogóle cokolwiek sklecić, ale jak piszę teksty, to zawsze pod wpływem silnych emocji. Albo coś bardzo wesołego, szczęśliwego, radosnego się zdarzyło w moim życiu. Wtedy siadam przed komputerem, przed telefonem, przed kartką i piszę po prostu to, co mi siedzi w głowie. Jest dokładnie tak samo, jeżeli stało się coś niefajnego, coś, czego wolałbym uniknąć, wtedy siadam. Po prostu wyrzucenie z siebie tych całych wszystkich emocji pozwala mi się jakoś uspokoić, oczyścić myśli i jakby spojrzeć na to z innej perspektywy. Czyli komputer służy Ci do pracy też, takiej tak, twórczej. Kawałki też obrabiam samemu. Nie chodzę do żadnego studia, nie płacę nikomu za obróbkę, wszystko robię od podstaw samemu. Ale grasz też w gry komputerowe, czy nie? Oczywiście, że tak. Jak każdy nastolatek. Jak każdy nastolatek. Dobrze, ale myślę, że gry komputerowe nie są jakimś demonem dla Ciebie, nie zajmują Ci mnóstwo czasu i nie strzelasz później na ulicach, więc... Nie strzelasz. Dobrze. To w takim razie żegnam się z Tobą. Bardzo dziękuję Państwu. Szymon Ceklecki był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Do widzenia.